Hej, cześć wszystkim, z tej strony Judy i witam Was w filmiku, który jest zapowiedzią czwartego turnieju Pokémon. Tak jest, rozpoczynamy czwarty turniej po tym, jak była już dość duża przerwa. Dla wszystkich osób, które może nie wiedzą, co to jest w ogóle turniej Pokémon, w jaki sposób jest on rozgrywany na moim kanale, a dokładnie nie na moim kanale, tylko można powiedzieć, ja jestem jednym z organizatorów tego turnieju, no to może Wam wszystko powolutku wyjaśnię. Najważniejsza sprawa. Cały ten turniej jest pod patronatem również serwisu Teen Tower, na który Was serdecznie zapraszam. Jest to naprawdę świetny serwis poświęcony wszelakim grom Pokémon, ale nie tylko, właśnie wszystko co związane z Pokémon. Możecie tam toczyć różnego rodzaju dyskusje, jest serwis informacyjny, na który Was zapraszam. Strona to oczywiście teentower.pl, ale nas najbardziej interesuje w tym momencie forum dyskusyjne, ponieważ właśnie tutaj wszystko co związane będzie z tym turniejem będzie tutaj pojawiać się. Dobra, jeżeli ktoś by miał jakiś problem, ale to chyba nie jest problem, rejestracja jest naprawdę banalna. Wystarczy kliknąć tutaj, zaakceptować regulamin, a jak już zaakceptujemy regulamin, to po prostu wpisać login, hasło, potwierdzenie hasła, e-mail, potwierdzenie e-mailu. Tu można nic nie wpisywać, można wpisać, jeżeli ode mnie się dowiedzieliście, zwyczajnie Judy. Potem wpisać kod, który tutaj się znajduje, jeżeli powiedzmy nie widzicie co tam pisze, można odświeżyć, zakończyć rejestrację i po sprawie jesteście zarejestrowani, możecie się logować, logowanie jest proste, wystarczy kliknąć tutaj i wpisać wszelkie dane. Ale dobra, tak jak mówię, dla wszystkich, którzy się interesują albo chcą się zainteresować tym turniejem, to tak, na forum właśnie jest tu specjalny dział poświęcony turniejom organizowanym przeze mnie, turnieje Pokémon trzeciej generacji. No i teraz może tak, żeby troszeczkę Wam wyjaśnić, aby wziąć w tym turnieju trzeba mieć jedną z wersji gier, normalnie na PC-cie, na emulatorze, Fire Red, Leaf Green lub Emerald. Gramy tylko właśnie na tych wersjach. Aby wziąć udział, trzeba po prostu nie tylko mieć samą grę, ale trzeba mieć tą grę już całkiem, wiecie, ukończoną. Czyli trzeba po prostu przejść ligę. W Pokémon Emerald tylko przejście ligi wystarczy, żeby brać udział w tym turnieju, natomiast w Leaf Green i Fire Red wystarczy przejście ligi i wykonanie zadań na tych wyspach, ponieważ dzięki temu można się potem wymieniać i właśnie walczyć z osobami, z innymi wersjami, jak choćby właśnie Pokémon Emerald. Ale dobra, może kilka zmian Wam powiem, bo... Znaczy nie, dobra, może zanim kilka zmian. Jak widzicie, były już kilka turniejów. Był pierwszy, drugi, trzeci się zakończył jako ostatni. No i teraz będzie organizowany właśnie czwarty turniej Pokémon. Jeżeli ktoś nie wie, na jakiej zasadzie rozgrywane są walki, nie wie, jakie obowiązują zasady, nie wie w ogóle, jak się połączyć, to wystarczy, że klikniecie tutaj w poradniki, tam wszystko jest wyjaśnione, jak łączyć się przez emulator, co jest potrzebne, no bo oprócz zwykłego emulatora potrzebne jest jeszcze Hamachi, tak jest, każdy musi mieć Hamachi, bo bez niego oczywiście to nie będzie możliwe połączenie się. Jeżeli chodzi o administrację turnieju, to możecie również tutaj kliknąć, wszystko jest tutaj powiedziane jak najbardziej, kto jest adminem, no ale dobra, może o tym jeszcze za chwilę. Tak jest, tutaj mamy kilka tych zakładek, nas najbardziej interesuje ten czwarty, ponieważ on właśnie się rozpoczyna. Ten turniej będzie rozpoczęty, jeżeli nie wiecie co się dzieje, jaki jest regulamin, możecie kliknąć tutaj. Dla osób, które brały udział w poprzednim turnieju, od razu mówię jakie są zmiany. Niegdyś graliśmy Pokémonami na 70 poziomie. Teraz będziemy grać Pokémonami na 100 levelu, tak żeby po prostu jak najbardziej, można powiedzieć, pod te zagraniczne turnieje przygotować się. Tam wszyscy grają na 100 levelach, to czemu my mamy nie grać na tych właśnie poziomach? Oprócz tego, dla wszystkich osób, które pomyślą, o mój Boże, jak ja wytrenuję Pokémona na 100 level, postanowiliśmy dać pewne ułatwienie, które również za granicą już dawno obowiązuje, w takich innych turniejach też. Chodzi oczywiście o to, że można trenować Pokémony przez Rare Candy, które można po prostu zdobyć za pomocą cheatów. To jest jedyna możliwa rzecz, którą możemy zdobyć za pomocą cheatów. Zupełnie inne cheatowanie, czyli pozyskiwanie innych Pokémonów za pomocą właśnie kodów, jest uznane jako oszukiwanie i zabronione w turnieju. Ale Rare Candy możecie sobie właśnie scheatować, możecie ich mieć mnóstwo, w wyniku czego trening Pokémonów trwa naprawdę krótko. Ale radzę wszystkim zapoznać się z poradnikami, ponieważ dowiecie się, że jeżeli trenujecie Pokémona od samego początku na Rare Candy, będzie on strasznie słaby. Należy bowiem wbić mu punkty EV, on musi mieć dobre IV, ale jak mówię, każdy kto naprawdę chciałby coś osiągnąć w tym turnieju, lepiej niech się zapozna z tym właśnie poradnikiem. No bo z niego naprawdę ani rusz.
To są właśnie takie główne zmiany. No jeżeli ktoś tam będzie chciał inne po prostu zasady przeczytać, jakie obowiązują w turnieju, no to kliknie sobie regulamin, wszystko zobaczy. Natomiast jeżeli chodzi o zapisy, zapisy są nie do końca tutaj, nie na stronie, tutaj nie piszecie nic, tu zresztą wszystko dobrze napisałem. Powiem tak, zapisy, film z zapisami do trzeciej pojawi się prawdopodobnie w okolicach 25 maja, tak jak napisałem. Czyli właśnie nie wiem, czy akurat wrzucę ten film 25 czy 26, zobaczymy jeszcze. Ale w każdym razie tu jest taki krótki formularz zgłoszeniowy, nie piszecie go jednak w tym temacie. Posty będą usuwane, jeżeli ktoś napisze tutaj to zgłoszenie. Zgłoszenie piszecie zwyczajnie w komentarzu pod tym filmem. Wypełniacie nick z gry, chodzi o to, jaki podaliście na samym początku gry. Musi to być idealny nick, dokładnie. Jeżeli pisaliście wszystko dużymi literami, to musi też być zapisane dużymi. Jeżeli będzie jakaś niezgodność, to wtedy możemy taką osobę zbanować za to, że być może próbowała oszukiwać. Nick, który będzie się wyświetlać podczas turnieju, to wiadomo, jak chcecie, żeby was nazywano. No i nick z Teen Tower, czyli jaki macie login na Teen Tower. I to wszystko piszecie w komentarzach pod tym filmem, który teraz właśnie oglądacie. Jeżeli chodzi o właśnie te zapisy, jeszcze tam też było powiedziane, czekam, aż zgłosi się równo 64 osoby. Nie zamykam wtedy zapisu w żadnym razie. Mimo tego, że się ktoś spóźni, to może mimo wszystko się zapisać, ponieważ no może ktoś akurat z tych, co się wcześniej zapisali, będzie nieaktywny, wyrzucimy go z turnieju i wtedy taka osoba może wejść na jej miejsce i mimo wszystko wziąć udział. W pierwszej edycji brało udział naprawdę dużo osób, w drugiej też, w trzeciej już tak trochę mało, ale mam nadzieję, że w tej jak najbardziej dużo osób weźmie udział, że to 64 osoby na spokojnie się zgromadzą, szczególnie, że mówię, można właśnie scheatować sobie Rare Candy, bo jest to również, jak mówię, w zagranicznych turniejach też taka zasada obowiązuje, tych cheatów można używać, w wyniku czego po prostu ten trening, jeżeli wbijecie tylko szybko punkty FV, to naprawdę powinien być szybki. Jeżeli chodzi o jakieś nagrody, jeszcze o tym nie myśleliśmy, ale być może będzie to jakaś gra, być może coś innego związanego na przykład ze światem Pokémon. Nie mamy pojęcia jeszcze, co to dokładnie będzie, ale coś jeszcze spokojnie wymyślimy, być może będzie jakaś nagroda, raczej tak, ale jak mówię, to trzeba wszystko przemyśleć. Jeżeli zbiorą się te 64 osoby, ja zrobię jeszcze tam jeden filmik z losowaniem, w którym to właśnie wszelkie grupy będą podane. Wtedy trzeba będzie na Teen Tower zgłosić się po prostu do danego admina, znaczy do danego admina. Zobaczycie sobie, że na przykład ktoś jest w grupie C i tą grupę adminuję ja, no to do mnie pisze na Teen Tower, na YouTube nie biorę pod uwagę, jeżeli ktoś do mnie napisze. To jeżeli na przykład adminem jest Widget albo Interp, to po prostu musicie do nich napisać. Jak mówię, dane do wszystkich administratorów są podane tutaj w administracji turnieju. Tak więc jak mówię, ja was serdecznie zapraszam. W trzecim turnieju nie brałem udziału, ponieważ sobie troszeczkę odpuściłem, nie miałem czasu. Teraz mam czas, zamierzam sam wziąć udział, więc nawet jeżeli ktoś chciałby się ze mną zmierzyć, to właśnie ma taką okazję, o ile właśnie trafi do tej samej grupy co ja, albo po prostu spotkam się z nim w playoffach. Jak mówię, będzie raczej jakaś nagroda. Oprócz tego właśnie chcemy, żeby po prostu ten turniej Pokémon naprawdę pokazał, że w Polsce jest dużo graczy, którzy wciąż grają właśnie w Pokémony. Dlatego jeżeli możecie, to zalajkujcie ten film, jeżeli nie chcecie brać udziału, to chociaż skomentujcie, żeby naprawdę trafił on do jak największej ilości osób, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym turnieju, bo jest to jednak jakiś tam sposób promowania właśnie Pokémonów dalej w Polsce, pomimo tego, że coraz mniej tak naprawdę można rzec osób zagrywa się w Pokémony, no bo jakby nie patrzeć, ta fala Pokémonów już troszeczkę dawno minęła. Ale dobra, moi drodzy, to jest chyba najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przebiegały inne turnieje, to sobie możecie tutaj kliknąć, tam jest wszystko fajnie podane. Jeżeli chcecie regulamin, no to klikacie czwarty turniej regulamin, czytacie. Naprawdę trening nie powinien wam zająć dużo, szczególnie, że nie wiem, teraz są zapisy, ale być może sam turniej rozpocznie się, nie wiem, za jakieś może 2, 3 tygodnie, 4 tygodnie, zobaczymy. Ale na dzisiaj myślę, że to tyle z tych najważniejszych informacji, a więc tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się filmik podobał, mam nadzieję, że jak najwięcej osób weźmie udział w tym turnieju. Tyle na dzisiaj, cześć i czołem i narka!